Ja dzisiaj będę mówił, generalnie będziemy mówić tutaj, przede wszystkim o bootstrapie, czyli o robieniu startupów w takiej sytuacji, w której to większość z nas znajduje się na samym początku, czyli bez kasy, z jakimś planem, z jakąś wizją do stworzenia czegoś. Ja opowiem, jak nie tyle co wyglądała moja droga, co jakie były takie najważniejsze wnioski, które wyciągnąłem z tej swojej drogi, bo w zasadzie 2 tygodnie temu minęło już okrągłe 5 lat, od kiedy robię Just Join IT. Przez te 5 lat rzeczywiście przewinęło się sporo różnych historii. Teraz mamy już 150 osób i korzysta z nas pewnie równolegle w tym momencie z 5000 firm, a to wszystko bez kroplówki od VC i bez żadnego zewnętrznego finansowania. To jest ta narracja, którą dzisiaj chcę budować, bo chcę też was wszczepić to myślenie w nieco innej konwencji, z racji tego, że dzisiaj tych startupów bootstrapowanych będzie przewaga versus innym. Okej. Słuchajcie, jak mądrze robić ten biznes, gdy chce się go robić jako bootstrap? To jest trudne i ja tak sobie myślałem o tym wszystkim długo i pomyślałem sobie, okej, kurde, ja jestem tak mocno hands-on, że ja jestem jakby cały czas na tej linii frontu. Ja mówiłem sam do siebie o sobie, że jestem takim CEO on the frontline i rozmawiałem z Rafałem Agnieszczakiem i mówiłem mu o tym, że wiesz, że ja jestem taki wyjątkowy, jestem tym gościem, który jest na pierwszej linii frontu. Nie? On powiedział, ty nie do końca masz rację, bo każdy gość, który rozkręca bootstrap, jest on the front line i jest cały czas one man army show, bo na tym to polega. To jest tak na maksa trudne i to jest rzeczywiście lepsza droga i lepszy sposób do zobrazowania tego. A moją linią frontu na samym początku wyznaczały te zakresy, w których to ja brałem ten temat na barki codziennie i w marketingu to były rzeczy związane z tym, aby budować rozpoznawalność marki w taki sposób, aby robić to za darmo i aby jednocześnie dawać tą wartość, co jest trudne, bo ten rynek jest zapchany i portali pracy wtedy też już trochę było. W sprzedaży z kolei to było zawsze dobijanie się do tych klientów, proszenie ich o feedback, proszenie ich o to, żeby jeszcze utrzymali trochę te darmowe ogłoszenia u nas, rozumienie tego, na czym polega sprzedaż i jak wygląda rzeczywistość w tej branży, której kompletnie nie znałem, bo ja nie miałem tutaj know-how, jak to zaczynałem. I w dniu dzisiejszym też podejrzewam, że wielu z was czuje się, jeżeli robi biznes bootstrap, jak w takim dniu świstaka, czyli codziennie musicie robić w kółko to samo i codziennie wasz dzień wygląda mniej więcej w ten sam sposób i moje pierwsze 3 lata też dosłownie wyglądały w ten sam sposób. Te same czynności w marketingu, te same czynności, jeżeli chodzi o sprzedaż, o obsługę klienta. Wieczorem jeszcze miałem chwilę czasu na to, żeby zastanowić się nad tematami stricte związanymi z budową tego produktu, więc wszystko wyglądało tak jak w dniu świstaka, tylko ja miałem nieco lepiej, bo przynajmniej miałem dostęp do neta. I na te 5 lat ja tak zastanawiałem się, jakiego rodzaju rzeczami się z wami podzielić i wyciągnąłem 6 głównych wniosków, które postaram się w ten kwadrans wam przedstawić i jeden taki bonusowy, który myślę zawiera te wszystkie poprzednie. I przede wszystkim pierwsza rzecz, o której warto jest wiedzieć, to, że genialna egzekucja i bardzo dobra egzekucja jest ważniejsza niż bardzo dobra idea na produkt. Google było 20 którąś wyszukiwarką, Facebook był 20 którymś portalem społecznościowym, Just Join IT też był 20 którymś portalem pracy tylko w Polsce. Natomiast inne podejście do marketingu, inne podejście do obsługi klienta i tak duże zaangażowanie rzeczywiście sprawiło, że my byliśmy w stanie dostosować się do tego, jakie są potrzeby klienta pod tym kątem, gdzie są te jego bóle. Z drugiej strony znaleźliśmy sposób na to, żeby skokowo zwiększać rozpoznawalność swojej marki,
marki i gdy robisz biznes samodzielnie, gdy jesteś takim one man army, to ta egzekucja musi być rzeczywiście na wybitnym poziomie i musisz dać po prostu z siebie totalnie maksa, bo nie wyjdziesz z tych swoich bloków, czy też nie pójdziesz po prostu dalej. I to jest taka pierwsza rzecz, bo często jest tak, że fiksujemy się na tym, żeby stworzyć super innowacyjne produkty, a to jest zdecydowanie przereklamowane. Można zrobić dokładnie to samo, tylko lepiej robić marketing, skuteczniej komunikować się z odbiorcami i ja się totalnie na tym skupiałem. Ja się skupiałem przede wszystkim na tym, żeby budować świadomość na tym rynku, na tej stronie, która jest trudniejsza, czyli na rynku pracownika i skupiałem się na tym, żeby budować ją właśnie wśród tych programistów i tutaj swoje działania kierunkowałem. Druga rzecz moim zdaniem, która jest też istotna, to kwestia fokusu i kwestia deep worku. Ja teraz widzę coraz więcej różnego rodzaju, powiedzmy, biznesów, które dochodzą do pewnego poziomu, a później founder, który zarabia 50, 80, 100 tysięcy złotych miesięcznie z jakimś małym teamem, defokusuje się i otwiera kolejny temat, który nie jest związany w ogóle z jego core biznesem. Moim zdaniem to jest totalne przepalanie potencjału i wiecie, nie da się grać genialnie na 5 instrumentach, nie da się być mistrzem świata w piłkę nożną, w koszykówkę, w tenisie i w szachy. I tak samo analogicznie jest z biznesem. Moim zdaniem ten fokus sprawia, że jesteście w stanie wycisnąć z tego 110%, jesteście w stanie wejść jeszcze głębiej w ten temat. I jak macie fokus na jednym, to też wtedy jesteście w stanie wejść głębiej w ten temat i przestajecie tylko tak biegać w kółko jak ten chomik na tym kołowrotku, tylko znajdujecie też czas na to, żeby nieco dłużej się nad rzeczami zastanowić, co przez pierwsze, myślę, 3 lata byłoby dla mnie bardzo trudne, ale przez ostatnie 2 ja rzeczywiście poświęcam dużo czasu na taki deep work i pracę po 8 godzin tylko i wyłącznie nad rozwiązaniem jakiegoś jednego problemu, bo widzę, że tak naprawdę pewnie po dopiero 2-3 godzinach jestem w stanie to tak mocno rozłożyć na czynniki pierwsze, często nad jednym wątkiem, związanym na przykład z wyjściem na rynek zagraniczny czy z jakąś globalną ekspansją, to trwa na przykład 3 tygodnie i w sytuacji, gdybym miał jeszcze na plecach 2 inne biznesy, w które to chciałbym pakować swoje wolne środki, bo ja oczywiście też miałem ciągoty takiej, wiecie, epilepsji startupowej, która polega na tym, że okej, wchodzę w temat 1, 2, 3, 4, 5. Moim zdaniem naprawdę, jeżeli człowiek skupi się na jednym, to efekty tego mogą zupełnie nas zaskoczyć. Ja też nie robię tak, że ja się wyłącznie samodzielnie skupiam na tych rzeczach. Ja co kwartał wyciągam moich menadżerów i jedziemy na 2-3 dni, zamykamy się w hotelu i rozkminiamy takie rzeczy, na które nie mamy czasu, bo oni też cały czas są w tym cugu tej bieżączki i wtedy pracujemy nad takimi rzeczami jak okej, poprawienie komunikacji w całej organizacji, zbudowanie naszej kultury, zastanowienie się nad tym, zastanowienie się nad wyjściem global, czy też nad zbudowaniem roadmapu biznesowego na kolejny rok. Do tego potrzeba często innego środowiska, żeby myśleć bardziej kreatywnie. Ja uważam, że ten deep work jest bardzo istotny. Nie dostrzegamy go, bo biegamy cały czas za bieżączką, albo defokusujemy się i skupiamy się często na innych rzeczach. I z tego wątku, czyli z fokusu i z deep worku, jak wejdziecie jeszcze głębiej, to nagle okaże się, że możecie zadawać sobie i wpadacie na pewne ważne pytania, na które wcześniej byście nie wpadli. Mianowicie dla mnie tego typu pytania to na przykład jak skompresować 2 lata w rok. Ja sobie to często zadaję, nawet co kwartał. Dzięki temu znajduję zupełnie inne rzeczy do tego, aby rosnąć. I my rzeczywiście narzucamy sobie pewne tempo, które później wpływa na to, że mamy dużą presję u nas na wynik, ale to też wpływa na to, że rzeczywiście rośniemy te 3-4 razy rok do roku, od tych 5 lat powiedzmy. To nam pomaga, ale co do tych ważnych pytań, to jest myślę jedno takie, które warto jest, żebyście sobie zadali, czyli nie tyle to, co chcecie robić, ale czego nie chcecie robić, bo ja miałem tak, że po 2 latach, jak pojawiły się właśnie pierwsze pieniądze z Jarzyn IT, zarobiliśmy powiedzmy 150 tysięcy złotych miesięcznie, ja już stwierdziłem, okej, fantastycznie, to może zróbmy super event dla programistów na Ergo Arenie, których ściągniemy z całego świata, ja robiłem wtedy z nimi live streamy,
Ale wtedy na szczęście mój wspólnik Tomek powiedział, stary, może skupmy się na jednym i skupmy się na tym, żeby wymasterować ten temat, abyś, wiesz, jak teraz będziesz, jak siebie wyciągniesz na 3 miesiące i będziesz budował wielki event, to możemy stracić ten wzrost, który moglibyśmy mieć, rzeczywiście skupiając się na jednym. I ja przez 5 lat naprawdę skupiam się stricte na jednym, na tym, żeby dać jak największy wybór ofert pracy, aby dać jak największą wartość tym moim firmom. Dzięki temu po roku w Just Join IT, po skupieniu na jednym, okazało się, że firmy potrzebują jeszcze ofert pracy z segmentu digital. Powstał dzięki temu Rocket Jobs, który teraz jeszcze szerzej rozszerzamy, a później jeszcze powstał portal pracy dla naszych klientów. To jest wszystko skupione na tej samej bazie klientów, na firmach, które płacą nam już w jednym miejscu i zwyczajnie nie doszedłbym do tego, gdybym nie był się w stanie tak totalnie skupić, tak totalnie poświęcić dla jednego tematu. Także myślę, że warto jest, abyście również sami sobie zadawali te bardzo ważne pytanie, nie tyle co robić, tylko właśnie czego nie robić i na czym się skupić. I często jak zaczynacie się skupiać tylko i wyłącznie na jednym, to wtedy też zadajecie sobie kolejne pytania, które są związane właśnie z ludźmi. Bardzo często fundusze VC mówią tak, słuchaj, my ci nie damy tylko pieniędzy, my ci damy smart money. Dla mnie smart people, jestem w stanie się dobić do smart people bez tej części smart money, naprawdę. Jesteście w stanie się dobić do każdego gościa na tym świecie bez żadnego intro od funduszy VC czy od kogokolwiek, jeżeli tylko rzeczywiście mocno wejdziecie w dany temat. Ja wam tu oczywiście dam tego przykład. To nie jest Luis Suarez, chociaż chciałbym się z nim spotkać i ściągnąć go ponownie do Barcelony, chociaż biorąc pod uwagę teraz tą formę w Atletico, to może niekoniecznie. To jest Nisim, który to jest headem produktu w Glassdoorze, który został kupiony przez Indeed. On pracuje w Indeed, jest jednym z głównych architektów Indeeda i w tym momencie trzyma zespół 300 programistów, którzy robią Glassdoora. Przez szereg rekomendacji dobiłem się do tego człowieka, który mówił, spoko, możemy się spotkać. Pojechałem do niego do San Francisco, spotkałem się z nim chyba w Sunnyvale pod Palo Alto, zaprosił mnie do swojego domu i rozmawialiśmy o takich rzeczach, które mi się nie śniły i to jest jeden z najlepszych ludzi na świecie, jeżeli chodzi o tą konkretnie moją branżę. I myślę, że bardzo ważne jest to, abyście też szukali takich osób. Ja na przykład kiedyś zadałem sobie takie pytanie, gdybym miał poznać jedną osobę w Polsce, to kto by to był? Czy to byłby Tusk, Korwin, Kaczyński, nie wiem, Robert Lewandowski? No w sumie nie. Stwierdziłem, że warto by poznać kogoś, kto osiągnął sukces dokładnie w tym temacie, który ja robię. Tak, po nicy do kłębka doszedłem do gościa, który 15 lat temu pracował w grupie Pracuj i który ułożył im tam całą sprzedaż. No i zagadałem do niego, on był wtedy we Wrocławiu, powiedziałem, że wsiadam w pierwszy pociąg tylko po to, żeby się z tobą złapać. Rzeczywiście spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać. On mnie zaczął coachować, jak działa ten rynek, jak działa sprzedaż. Wychowywał też to, jak my organizujemy tą sprzedaż, bo on wiedział, jak to zrobić, bo on w grupie pracy od 5 osób urósł do 120 i tak naprawdę zagwarantował im ten sukces, tą podstawę do tego, gdzie oni są teraz. I tak naprawdę ta nasza współpraca rozwija się przez kilka lat i w tym momencie on w pełni pełnił funkcję Chief Revenue Officera i ogarnia zespół 50 handlowców i 25 osób w obsłudze klienta, więc naprawdę nie potrzebujecie, biorąc pod uwagę tą naszą narrację startupową, bootstrapową, którą chcę tutaj wam zbudować, pieniędzy po to, żeby dobić się do kogokolwiek, kto siedzi w waszym biznesie, kto mógłby wam pomóc radą. Naprawdę to wszystko możecie zrobić totalnie samodzielnie. Okej, piąta rzecz. To jest też kwestia, z której nie zdawałem sobie sprawy długo, co spotkało się z negatywnym skutkiem dla wielu, no może nie dla wielu, ale dla paru osób u mnie w firmie. Mianowicie wy jako goście, którzy są frontmanami projektu, który rośnie, który zyskuje na znaczeniu, też stajecie się w naturalny sposób liderami dla swoich ludzi i dla nich każde wasze słowo, każda wasza sugestia, każda wasza ocena jest gigantycznie ważna. Wy każdym ich słowem ich formatujecie, wszystkim, co im mówicie, wszystkim, co mówicie publicznie, prywatnie i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem typem choleryka, ja mam krótki ląd
I ja naprawdę wiele osób, może niewiele, to jest złe określenie, ale ja rzeczywiście sporo dobrych osób z potencjałem spaliłem w mojej organizacji właśnie przez to, że nie dawałem im się kreatywnie wyżyć, czy też dałem zbyt krytyczny feedback publicznie, czy też nie poświęciłem im tyle uwagi, ile mogłem. Gdybym zdawał sobie sprawę wcześniej z tego, jak mocno wpływam na tych ludzi jako lider projektu, który rośnie, to myślę, że inaczej bym z nimi rozmawiał. I naprawdę możecie być idealnym wzorem i możecie być jednocześnie idealnym antywzorem dla teamu, który lubicie. Możecie być, mówię, jak Jaruzel, jak Churchill, czy jak po prostu jakiś ziomek. To wszystko zależy od was, ale musicie zdawać sobie z tego sprawę, bo myślę, że wtedy, biorąc pod uwagę fakt, że oni poświęcają wam swoją karierę zawodową, inaczej też będziecie podchodzić do budowania siebie w organizacji i myślę, że będziecie przykładać do tego większą wagę. Ja gdybym zdawał sobie z tego sprawę, z pewnością szybciej bym stawił na taki własny samorozwój pod kątem profesjonalnego kontaktu z moimi ludźmi. Szósta rzecz to clarity i to jest coś, co wychodzi dopiero z wzrostem organizacji. Jak jest mała organizacja, 5-10 osób, robicie sobie daily, które polega na tym, że stoicie sobie, odpalacie Trello i rozmawiacie, okej, co się działo u gościa, który robi marketing, co u gościa, który robi sprzedaż, co u gościa, który robi IT, to wszyscy wszystko wiedzą i to nie jest żaden problem. W momencie, jak tych ludzi jest około 30, tworzą się pierwsze teamy, poddziały marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, to ta komunikacja już nie jest aż tak jednorodna, a pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy bardzo szybko rosnąć, to każda osoba, która do nas dołącza, musi dokładnie wiedzieć, w którą stronę wiosłujemy, po co my to robimy, gdzie my zmierzamy i co to jest za ten cel i czy on jest realny, jeżeli chodzi o to, co chcemy osiągnąć. W sytuacji na przykład takiej, w jakiej my jesteśmy, my w tym roku tylko już zonboardowaliśmy 35 osób i to są nowi ludzie, którzy przychodzą do organizacji i im szybciej oni zrozumieją, na czym ta organizacja polega od A do Z, tym szybciej oni będą w stanie lepiej rozmawiać z klientem, lepiej wyczują marketing, bardziej się zaangażują. Ja nie rekrutuję już tych ludzi, ale mamy taki zwyczaj, że mamy taki welcome lunch i co miesiąc, jak jest nowy onboarding, no to poświęcam sobie 2 godziny czasu na lunch z nimi, z kilkoma menadżerami, po to, aby oddawać ducha tej naszej organizacji i o to clarity oczywiście dbamy podczas comiesięcznych all hands meeting, rocznych tego typu rzeczy, komunikacja w odpowiedni sposób. Jednakże ja sam widzę w tym momencie, jak wielkim problemem i wyzwaniem dla mnie jest zapewnienie w mojej organizacji jasności co do tego, o co nam chodzi. Miałem taką sytuację, że źle pokierowałem komunikacją nad rozwojem pewnej naszej kluczowej funkcjonalności, no i okazało się, że product owner nie zrozumiał tego, o co mi chodzi, źle przedstawił priorytety i design, nad którymi pracowaliśmy przez 2-3 miesiące, po prostu trafiły do śmietnika, bo nie zrozumieliśmy się co do głównego KPI-u, który chcemy zboostować. Przez co? Akurat zdemotywowałem team. I znowu, położenie większej nacisku na tą komunikację z perspektywy czasu i wzrostu tego, co robicie, myślę, jest super, super kluczowe. Więc tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o takie moje key takeaways i główne wnioski z pięciu lat robienia Just Join IT, które w tym momencie ma 150 osób, robimy kilkadziesiąt milionów złotych przychodu rocznie i korzysta z nas 5, 7, nawet nie wiem ile tysięcy firm, to są tak, jak tu widzicie, czyli nie skupiajcie się na super innowacyjnych produktach, bo kluczem jest przede wszystkim egzekucja. Skupcie się naprawdę na jednym, bo wtedy dostrzeżecie potencjał w tym, co robicie. Focus, deep work to jest key. Dzięki temu też będziecie w stanie sobie zadawać te właściwe pytania. Ja polecam zadać sobie pytanie, nie co mam robić i wejście w tą taką epilepsję, na zasadzie otwieram 15 różnych rzeczy, skupcie się na jednym, naprawdę to da wam bardzo duże efekty, bo z mojej perspektywy użyteczność końcowa z każdego wydanego polskiego złotego w Just Join IT jest zdecydowanie większa niż jakbym pakował to w cokolwiek innego. Smart people naprawdę są do ogarnięcia bez smart money od kogokolwiek. Po szóste, naprawdę pamiętaj o tym, że formatujesz ludzi, którymi zarządzasz. Po szóste, dbaj o clarity from day one.
A po siódme jeszcze pamiętaj, że po prostu jesteś na koniec dnia niedoskonałym CEO i wiecie, nie będziecie nigdy doskonali, nawet jak będziecie próbowali być. I warto jest przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, gdzie są nasze niedoskonałości i w taki sposób też budować sobie team. Jeżeli jesteś słaby w kontakcie z ludźmi, jesteś słaby w ludzi, no to obuduj się menedżerami, którzy mają dobre soft skille. Jeżeli nie kumasz w ogóle sprzedaży, bo jesteś super techniczny, to weź sobie co-foundera, weź sobie kogoś, kto rzeczywiście to rozumie i nie próbuj być dobry w czymś, w czym możesz być tylko trójkowy i po prostu zrozum to, pogódź się z tym, że jesteś niedoskonały. Wiem, że to jest trudne, mam tak samo, natomiast chcę, żebyście też to zapamiętali z tej mojej prezentacji. To było tyle. Dziękuję. Trochę mi się przedłużyło, ale może są jakieś pytania na szybko z sali. Śmiało. Rozumiem. Czyli z racji tego, że nie podaliśmy tutaj mikrofonu, pytanie od Michała było odnośnie, jak to wygląda fokus, jeżeli chodzi o szczęście, tak dalej, tak dalej. Ja od 2010 roku do 2017 roku próbowałem robić z 8 różnych biznesów, próbowałem się w coś strzelać, nie wychodziło. Zawsze sobie wyznaczałem jakieś jasne KPI odnośnie tego, kiedy daję sobie z czymś spokój i wtedy po prostu zmieniałem punkt mojego zaczepienia, ale zawsze skupiałem się rzeczywiście głównie na jednym. I tak, to, że teraz wyszło, że z Join IT jest oczywiście wypadkową tych rzeczy, wypadkową tych moich porażek wcześniejszych, bo wyciągnąłem wiele lekcji i rozumiem dobrze marketing, sprzedaż, obsługę klienta IT, ale to jest też timing, to jest też słabość mojej konkurencji, ich arogancja, samozachwyt nad sobą i uwielbienie na tym, że są liderami rynku i już nikt nie może w ogóle wejść w ten temat. Okazuje się, że może. Więc tak naprawdę, nawet jakbym miał te cechy, ale zacząłbym może za 3 lata wcześniej, to nie byłoby w ogóle o czym mówić, bo to byłoby za wcześnie. Dużo jest w tym też w przypadku wszystkiego, nie? Ale myślę, że na koniec dnia, no to właśnie liczy się to delivery. Dobrze. Słuchajcie, ja się rozgadałem, miałem być 15 minut i nie dałem chyba dobrego przykładu innym.